Spotykamy się w czerwcu w moim ogrodzie. Zobaczcie, zakwitła pięknie róża pnąca. Mama, po prostu ma mnóstwo kwiatów. A rano, jak wychodzę, podlewam. Posłyszycie ptaszki, jak śpiewają? Ale to nie ptaszki, to po prostu brzęk, jeden brzęk pszczół. Po prostu no, mają tutaj ucztę w tych kwiatuszkach. Tu jeszcze jakaś się przebiła czerwona. Chodźcie, pokażę wam, co teraz kwitnie u mnie w ogrodzie. O, Dorko, zobaczcie co. Po prostu w moich ogórkach. Dora, ja nie wiem, co ty wymyślisz. Chodź, piesku. Tak, będziesz cała czarna. No jasne, mokra ziemia. Dora jest po prostu jedyna. Tutaj w koszach, pamiętacie, miałam bratki. Teraz posadziłam pięknie żółto-czerwone begonie. I tu posadziłam komarzyce, żeby nas komary nie gryzły. Bratki tutaj sobie przesadziłam, one mi się później będą rozsiewać. Tu też nagietki rosną. To jest z mojego siewu. To co roku zbieram nasionka, tak samo jak te śmierdziuszki. Też same mi tutaj się nasiewałem, potem mam piękne. To będzie w lipcu, myślę, że wam pokażę, jak kwitną. Już zaczynają kwitnąć róże. Nie jest to jeszcze ten czas, że one już wszystkie, ale już pojedyncze egzemplarze są. Tutaj mam pięknie czerwone. Tutaj żółta zaczyna już się rozwijać. Przejdziemy dalej, to pokażę jeszcze. O, tutaj następna żółta. Tak. Pięknie będą. Uwielbiam żółte róże. Mam niewiele, właśnie dosadziłam sobie. Tu irysy też kwitną. No i już jesteśmy na mojej działeczce. Zobaczcie, już mam zbiory truskawek. Popatrzcie, takie już zaczynają dojrzewać. Piękne, no wielkie. No jest niestety za mokro i boję się, żeby nie gniły, ale mam nadzieję, że nie. Tu akurat mi się jedna zerwała. Wszystko rośnie, super, wszystko. Fasolka, tu jest taka pnąca. Tu kalaretka już się zawiązuje. Małe takie główeczki będziemy jeść. Groszek cukrowy kwitnie. Oczywiście samosiejki. Nagietki, to też później zobaczycie, jak będzie piękne pomarańczowo. Mam warstwowo właśnie siałam ogórki, tu duże. Także będą pierwsze zbiory, tu są troszkę mniejsze, a tu jest jeszcze trzecia tura. Także będę miała różne zbiory, w różnym okresie będę sobie właśnie wykorzystywać te ogórki do kiszenia i przetworów. Tu jeszcze nie byliśmy, nie pokazywałam wam, to jest przed domem. Tu właśnie pięknie ta rzeźba. Się rozrasta, trzeba ją ciąć, żeby właśnie miała kształt taki regularny. Będą kwitły jupki, o tutaj już widać, zaczynają jeszcze rododendron. Tu jest chłodniej, więc jeszcze tutaj rododendron kwitnie, bo tam już przekwitł. I tam posadziłam następnym oczku, kanny i begonie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w lipcu.